Ja, kochani, obiecałem wam pierniczki z Torunia, także przywiozłem wafelki, możecie sobie wziąć w barku poczęstunek dla was. To jest jedna rzecz. Jesteśmy w Toruniu, działamy, podjąłem takie działania też, że napisałem w ogóle do wszystkich kościołów z profilu właśnie kościoła Metanoia Toruń. No i jakby odzew był różny, ogólnie pozytywny, aczkolwiek był tam jeden komentarz, że możemy przyjść i porozmawiać ze starszymi braćmi i oni nam odpowiedzą na jakiekolwiek pytania. Więc na przykład spotkaliśmy się z czymś takim, ale to, co mnie najbardziej ucieszyło, to to, że napisała w ogóle do mnie kobieta, zobaczyła ten profil właśnie kościoła Metanoia, pani Danusia, i rozmawiałem już z panią Danusią, miała przyjść co prawda na tą ewangelizację, która była, ale nie przyszła, bo pracowała, powiedziała, że była bardzo zmęczona i musiała sobie odpocząć, ale za 2 tygodnie przyjdzie i pani Danusia będzie z nami głosić Ewangelię, także myślę, że to jest fajne, krótkie, pierwsze takie świadectwo i o wiele więcej możemy. Tyle.